Kiedy Jan udzielał chrztu nad Jordanem, był to chrzest nawrócenia. A więc zanurzano człowieka w Jordanie, a on wyznawał swoje grzechy. Jako znak tego, że chce być z nich obmyty, że nie chce więcej grzeszyć, że chce być bliżej Boga. Ale Jan zapowiadał, po mnie idzie większy ode mnie, taki, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Znacznie mocniejsza zapowiedź, Duch Święty i ogień, a więc przemiana życia, całkowita przemiana. W ogniu wypala się to, co nieczyste, aby oczyścić złoto na przykład. I teraz, kiedy przychodzi Jezus do Jana, Jan mówi mądrze, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. To znaczy, ja pragnę być napełniony Duchem Świętym. Ja pragnę zapłonąć wiarą w Boga, zapłonąć Jego miłością, Jego nadzieją. Ale Jezus mówi, ustąp teraz, bo godzi nam się wypełnić to wszystko, co sprawiedliwe. Jezus wchodzi do Jordanu i wychodzi, nie wyznając grzechów, bo ich nie ma. I wtedy otwierają się niebiosa, zstępuje Duch Święty jak gołębica i słychać głos Ojca, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A więc objawienie Boga. 2 dni temu obchodziliśmy uroczystość objawienia Pańskiego, to znaczy przyjścia mędrców do Jezusa Nowonarodzonego, kiedy moglibyśmy powiedzieć, świat pogański oddał chwałę Bogu. Natomiast kiedyś obchodzono to święto, święto objawienia, łącząc 3 wydarzenia, a więc pokłon mędrców, chrzest Pana Jezusa i przemianę wody w wino w Kanie Galilejskiej, a więc kolejne objawienia, objawienie we chrzcie, kiedy cała Trójca daje się poznać. Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, to znaczy przyjmuje namaszczenie Duchem Świętym przez Ojca i wtedy wyrusza na swoją działalność publiczną. Jeszcze tylko kuszenie na pustyni, a dalej będzie nauczał, będzie uzdrawiał, wskrzeszał, będzie objawiał miłość Ojca pośród świata. A więc początek, coś zupełnie nowego, co się zaczyna. I podobnie o początku słyszymy, kiedy święty Piotr idzie do setnika Korneliusza, dowódca 100 żołnierzy rzymskich, oficer. Cudowne jest całe to opowiadanie, kiedy słyszymy, że Korneliusz miał sen, miał wizję, żeby wezwać Piotra do siebie, aby mu opowiedział dobrą nowinę. Więc posyła wysłańców i wtedy Piotr znowu ma sen, wizję, w której Bóg mu mówi, żeby nie obawiał się iść do poganina, ponieważ normalnie wierzący Żyd nie spotykał się z poganami, bo wtedy zaciągał rytualną nieczystość, kiedy wchodził do domu pogan. A Bóg objawia Piotrowi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Idź, nie bój się. I Piotr idzie. I najpierw wiemy, że wyszedł Korneliusz przed dom i oddał pokłon Piotrowi, a więc ten, który zarządzał wojskiem rzymskim, oddaje pokłon rybakowi, bo oddaje pokłon temu, który przychodzi z wiarą, temu, od którego chce zaczerpnąć wiary, Korneliusz. I kiedy Piotr zaczyna głosić, cały dom Korneliusza został napełniony Duchem Świętym. I wtedy Piotr powiedział, któż mógłby odmówić chrztu tym, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym. I opowiadanie kończy się tym, że Piotr ochrzcił cały dom. Cały dom, to znaczy Korneliusza, żonę, jego dzieci, jego niewolników, tych wszystkich, na których zstąpił Duch Święty. A więc mogły tam być też i niemowlęta. Wszyscy przyjęli chrzest jako nowy początek. Bo tak jak mówi Piotr do Korneliusza, najpierw zaczyna: wiecie, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. A więc zaczyna od chrztu Pana Jezusa, ale potem przechodzi przez krzyż, przez zmartwychwstanie i daje dobrą nowinę Korneliuszowi, tak, że on przyjmuje wiarę. Zobaczcie,
To, czego naprawdę potrzeba każdemu z nas, to wiara i chrzest. Pismo Święte mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. My w większości najpierw przyjęliśmy chrzest w wierze naszych rodziców, w wierze Kościoła, a później ktoś nam wiarę przekazał. Ale potrzeba też, abyśmy tę wiarę cały czas w sobie pogłębiali, umacniali, bo dar został nam dany, ale jest to też zadanie, nad którym mamy się trudzić. I teraz zobaczcie, chrzest to jest dar, faktycznie darmo nam dany, dar największy. Mówimy, że chrzest to jest wszczepienie w Chrystusa. To jest niezmazywalna pieczęć. To jest włączenie w Kościół. A więc Jezus mówi, ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. I to włączenie latorośli następuje przez chrzest, kiedy ja mogę czerpać życiodajne soki z Chrystusa. Święty Ojciec Papczyński mówił, że stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, stajemy się Jego mistyczną świątynią przez chrzest. A więc punkt zupełnej zmiany, zupełnej nowości, nowego życia, to jest pieczęć niewymazywalna na nas. A więc nawet jeśli ktoś potem żyje tak, jakby Boga nie było, to jest to swego rodzaju kotwica zarzucona do Boga, taka ratunkowa boja, za którą mogę się uchwycić, że Bóg ze mnie nie zrezygnuje, bo jestem Jego dzieckiem. Nawet jeśli ktoś dokonuje aktu apostazji, to znaczy wypisuje się ze wspólnoty Kościoła, nie da się wymazać chrztu, on na zawsze zostanie ochrzczony i na zawsze zostanie zapisany jako ochrzczony, chociaż mógł się wyprzeć wiary czy wyprzeć wspólnoty z Kościołem. Więc zobaczcie, dar nam dany, dar, który przekazujemy. A więc kiedy rodzice pragną dobra swoich dzieci, pierwsze co potrzeba zrobić, to rzeczywiście przynieść je do chrztu. Dzisiaj taka nowa moda nastaje, żeby się pochwalić tym, że nie chrzczę dziecka, żeby ono wybrało jako dorosłe. Nie jest to żaden znak postępu, raczej wstecznego pogaństwa. No. To znaczy ktoś pokazuje, nie mam wiary, nie mam co przekazać memu dziecku. Ale to jest oczywiście tragedia dla tego dziecka, ponieważ rodzice mogą wierzyć w Buddę, mogą wierzyć w inne bóstwa, mogą wierzyć w szlachetne kamienie, w słońce, w co zechcą. Ale to było zawsze i zawsze będzie. Natomiast jeśli w kimś jest choć odrobina światła Chrystusowego, wtedy wie, że to, co może uczynić najlepszego dla swego dziecka, to przynieść je do chrztu. I oczywiście ten dar chrztu, jak wspomniałem, ma być rozwijany. Dlatego dzisiaj ta niedziela chrztu pańskiego jest na przejściu do tego tak zwanego okresu zwykłego. Tak jak mówię, to nie jest okres lenistwa czy okres leżenia na kanapie, ale okres systematycznego, zdyscyplinowanego, wytrwałego kroczenia za Bogiem, przychodzenia do Niego. Chrzest, jak mówimy, włącza nas w lud, mówimy, królewski, prorocki, kapłański, albo daje nam misję królewską, prorocką, kapłańską. To jest odwołanie do Chrystusa, który jest królem, który był prorokiem, to znaczy oznajmiał wolę Ojca i który był kapłanem, bo złożył swoje życie w ofierze za nas. I teraz ja mam czynić podobnie w świetle mego chrztu. A więc najpierw zobaczyć siebie jako dziecko króla. Jesteśmy dziećmi Boga. A więc po pierwsze nie mogę siebie traktować jak byle kogo i nie mogę tak o sobie myśleć, ale tym bardziej nie mogę żyć jak byle kto, bo jestem dzieckiem króla. Moje powołanie królewskie. I teraz dalej w mojej rodzinie, w mojej pracy, jeśli sprawuję jakąkolwiek władzę, to ma to być władza na wzór Chrystusa. A więc władza miłości i władza służby. Władza walki o to, aby było jak najwięcej dobra, aby zlikwidować zło, na ile to tylko możliwe.
Dalej mam być prorokiem, to znaczy iść za prawdą, głosić prawdę, objawiać prawdę, objawiać Chrystusa moim słowem, ale jeszcze bardziej moim czynem. I wreszcie ja w moim życiu mam być kapłanem. Każdy z nas. To jest to tak zwane kapłaństwo królewskie, kapłaństwo powszechne. Mam ofiarowywać Bogu moje życie, moją rodzinę, moje radości, moje smutki, moje cierpienia, to, co wychodzi, moje zwycięstwa, moje porażki. Wszystko chcę oddać Bogu. Kochani, to jest z jednej strony wspomnienie dzisiaj, z drugiej zaproszenie. Święty ojciec Stanisław mówił, że chrzest jest tak ważny, że należy go obchodzić, jego rocznicę, bardziej niż rocznicę własnych narodzin. Bo mówi, chrzest to są narodziny dla nieba. Więc warto przypomnieć sobie, kiedy zostałem ochrzczony i w tym dniu przystąpić do spowiedzi, do Eucharystii, w tym dniu trwać w dziękczynieniu. To zalecał ojciec Stanisław. Dziękować Bogu za łaskę wiary, za łaskę sakramentów. Więc to jest pierwsze. Zostaliśmy obdarowani i mamy Bogu dziękować. Ale dalej jest to zaproszenie, abym wychodząc z tego okresu Bożego Narodzenia, okresu mocnego, poszedł mocno w tak zwany okres zwykły, do tego, aby budować moją wiarę, moją nadzieję, moją miłość, aby docierało to do mnie, że jestem królem, prorokiem i kapłanem, aby światło chrztu rozbłysło we mnie jeszcze bardziej i aby było rozpoznawalne przez moje życie dla wszystkich, którzy mnie spotykają.